Pan Stanisław ma konto w naszej Unii. Pan Wojtek w jakimś banku. Właśnie obydwaj otrzymali płatność czekiem. Stanisław używa nowej, mobilnej opcji deponowania czeków w naszej Unii. A pan Wojtek? Niestety, pan Wojtek jeszcze trochę poczeka. A ty masz dużo czasu? Nie czekaj! Korzystaj z bankowości mobilnej naszej Unii. Jest mi bardzo przyjemnie powitać panią Edytę Górniak w Nowym Jorku po niedługiej przerwie. Po niedługiej, bo widziałyśmy się chyba w listopadzie? Dokładnie tak, będzie w parę miesięcy od naszej ostatniej wizyty. Nowy Jork w tle, niezmiennie, więc bardzo miło. Zmieniamy, za to cieplej. To prawda, całkiem inne okoliczności. I pani Edyto, dzisiejszą rozmowę chciałabym zacząć od takiego pytania. Czym są dla pani zmiany? Czym są dla mnie zmiany? Zazwyczaj kojarzą się z czymś, co jest ekscytujące, z takim nowym etapem, nowym otwarciem. Jakkolwiek ludzie mają taką tendencję do przywiązywania się bardzo do miejsc, do zapachów i jest to też jakby uzasadnione, bo w tym odczuwamy jakieś bezpieczeństwo, że się możemy przywiązać do kogoś lub do czegoś, to jednak ja te zmiany bardzo lubię. Stąd to moje zamiłowanie właśnie do podróżowania, że ciągle odkrywam, ciągle się czegoś uczę, ciągle coś mnie zaskakuje, doświadczam czegoś nowego i to mi daje poczucie tego, że nie stoję w miejscu, że się rozwijam, że mogę potem dalej przekazać tę wiedzę. Więc zmiany generalnie to jest coś fantastycznego. Ludzie się bardzo boją zmian. To prawda. Trudne. Jak się ktoś polubi z tymi zmianami, to odkryje w tym dużą siłę i dużą radość. W tym roku świętuje pani bardzo wyjątkową rocznicę 25-lecia swojej pracy artystycznej. To prawda. Za co dziękuję w imieniu fanów oczywiście również. Dziękuję również za Ale to wspólne. Ale na pewno w ciągu tych lat było i wiele tych zmian. I tak nawiązując troszkę do słów pani piosenek, pani wykonywanych piosenek, pani Anioł miał dużo pracy na pewno przez te 25 lat. Miał trochę, tak. Przywoływałam mojego anioła stróża wiele razy, żeby mi pomógł i żeby mi dał głos na jakiś szczególny wieczór, na jakiś szczególny koncert. Żeby chronił mnie, kiedy zdarzają się takie sytuacje, z którymi człowiek w swojej słabości sobie po prostu nie radzi. Więc tak, rzeczywiście miał dużo pracy, muszę powiedzieć. 25 lat. Niesamowite te lata były. Mnóstwo nieprawdopodobnych momentów, uniesień, wzruszeń, zaskoczeń. Upokorzeń też naturalnie, bo to nasza normalna droga życiowa. Rozczarowania są częścią życia i są jakby naturalną cechą życia. Trzeba je przyjmować z pokorą i wyciągać wnioski, nie buntować się i nie krzyczeć. Te 25 lat bardzo dużo mnie nauczyły w pracy na scenie, w pracy z ludźmi, takiej bardzo bliskiej, w takim bardzo szerokim spektrum, na różnych terytoriach świata, to też bardzo poszerza świadomość, więc niezwykle piękne te 25 lat. Aczkolwiek nie mogę za bardzo pojąć, że to już 25 lat. Ten czas na pewno był czasem owocnym i te bardzo zmiany długo, były owocne. Kurczę, bardzo długo. I tak, nam minęło szybko na pewno. I przyznam, że wczoraj słuchałam wielu pani piosenek z różnych etapów tej właśnie kariery 25-letniej. I kiedy słuchałam piosenki Nie proszę o więcej niż możesz mi dać ten tekst, jakoś tak właśnie w świetle tego 25-lecia całkiem inaczej w mojej głowie zabrzmiał, kiedy myślałam o tym. Byłam ciekawa, czy pani prosiła o więcej, czy więcej dostała? Czy w ogóle pani właśnie postrzega na przykład ten werset jakoś, że można byłoby go odnieść do tych 25 lat? Bo wydawało mi się jeszcze w wykonaniu, które widziałam pani na żywo tej piosenki z 20-lecia, że brzmiała ta piosenka inaczej niż jeszcze przed laty. Ojej, jakie piękne pytanie pani przygotowała. Ja jednak zawsze starałam się, jeśli chodzi o postawę życiową, nie prosić o zbyt wiele. Łatwiej jest przyjmować więcej niż mniej, więc z założenia nie nastawiam się nigdy na coś spektakularnego. Jeśli życie przyniesie coś spektakularnego, to przyjmę to z wielkim sercem, z otwartymi skrzydłami. Natomiast jeśli oczekujemy zbyt wiele i życie nam nie przyniesie tego, to potem mamy jakiś taki dyskomfort w sobie. Ja tego nie lubię, więc ja się pozbyłam tego. Kiedyś myślałam, ojejku, a może by tak, a może by tak. I w efekcie ta moja postawa taka zachowawcza czasami stanowiła moją wadę, a czasami powodowała, że zdarzały się cuda. Właśnie dlatego, że się nie wychylałam i nie napierałam i nie
nie uważałam, że mi się należy i nie wyciągałam dłoni za daleko, to właśnie zdarzały się takie iskry, które zauważałam i łapałam je w lot i wtedy zdarzały się największe cuda. Są różne filozofie w życiu. Ja wyznaję taką filozofię, że oczywiście nie można siedzieć i nic nie robić i należy o coś walczyć, budować, dbać o tą drogę, jaką się obrało, natomiast nie można być zupełnie biernym, natomiast zachłanność zdecydowanie nie, zaborczość zdecydowanie nie. Więc nawiązując do Pani pytania, nie proszę o więcej, niż możesz mi dać, chyba dokładnie tak. Tyle, ile los zdecyduje, że mam doświadczyć, tyle doświadczę i czasami prowokuję różne sytuacje, tak żeby zobaczyć, co się wydarzy. Różnie generalnie. Natomiast utwór rzeczywiście sam w sobie bardzo piękny, bardzo lubię go śpiewać i on zmienił swoją wagę na przestrzeni lat. Zawsze bardzo lubiłam ten utwór kompozycji Edytki Bartosiewicz i bardzo jestem mi wdzięczna do dzisiaj, że tę piosenkę mi podarowała. I bardzo się z nią identyfikuję. A i na przestrzeni lat, jak to życie upływało i rozumiałam coraz więcej, to inaczej odbierałam ten utwór i też inaczej go przekazywałam ludziom. I też mam wrażenie, że ta moja publiczność, która dorasta razem ze mną, też znajdowała dla siebie trochę inną, coraz piękniejszą głębię tego utworu. I on z pewnością, jeśli śpiewa się go niezbyt często, tylko w jakichś odstępach czasu, on nabiera mocy. Można go przeżywać bardzo mocno. Można. I to prawda. I wracając jeszcze do gali 20-lecia Pani działalności artystycznej, był piękny moment przygotowany, kiedy Pani zarzekała się, że nigdy nie podpisze obietnicy, że nie będzie płakać. I ten płacz tak naprawdę wydaje mi się, że jest symbolem oczywiście tego i tej wrażliwości i wzruszenia. I to jest, czy to jest ta emocja, której Pani nie potrafiłaby, nie chciałaby się wyzbyć właśnie w swojej działalności? Nigdy nie chciałabym. Dzisiaj są takie czasy, że lubi się drwić z piękna, z dobra, z wrażliwości. Ja bardzo odważnie podnoszę sztandar w obronie wszystkich wrażliwców, do których też sama należę. Uważam, że im człowiek bardziej wrażliwy, tym bardziej zauważa. Jak zauważa, to przeżywa wszystko bardzo szeroko. I oczywiście, jeśli zdarzają się w życiu traumy, to jest bardzo trudny czas, ale jest też ogromnie dużo piękna, którego ludzie nie zauważają, właśnie ci niewrażliwi nie zauważają. Ja sobie pozwalam na łzy wzruszenia. Rzadko zdarzają mi się już łzy smutku i całe szczęście, dziękuję Pani Boże. Chociaż kiedyś było ich bardzo dużo. Natomiast czasami pamiętam, że różne takie portale, które obnoszą się agresją i wulgaryzmem, lubiły sobie drwić z tego, że się wzruszam na piękno, a ja uwielbiam się wzruszać na piękno. Uważam, że piękno jest czymś niezwykłym i jeśli się wzruszać, to właśnie wtedy. Jeśli okazywać emocje, to tylko dobre, nie złe. I to jest właśnie taki moment, kiedy pozwalam sobie na to, żeby się zachłysnąć czymś. Uwielbiam, dlatego czasami przyjmuję zaproszenia do udziału w różnych programach rozrywkowych, gdzie piękne talenty, piękne dusze zaskakują mnie właśnie swoim pięknem. Bo życie bez piękna, proszę Państwa, nie ma w ogóle żadnej wartości. No jest dużo trudnych rzeczy, sytuacji na co dzień, z którymi musimy się zmagać. A piękno nas bardzo buduje, więc tak, jestem osobą, która lubi wzruszać się, kiedy odczuwa piękno. Myślę, że jeżeli możemy się wzruszać, to dziękujemy za to, dzięki czemu możemy się wzruszać. Tak naprawdę, to jest dokładnie. Coś pięknego. Jak często się Państwo wzruszają? To jest prawda, mało jest sytuacji bardzo w dzisiejszych mało. Czasach, gdzie mamy nawet okazję pomyśleć, że rzeczywiście mogliśmy przeżyć coś pięknego. Prawda, dokładnie. I inną ważną, silną emocją, którą słyszymy w Pani muzyce, jest miłość. I ostatnie oczywiście dwa single, ale Glow On to piosenka, o której chciałam też porozmawiać i zaprosić Państwa oczywiście do słuchania tej piosenki Glow On. To też o innym uczuciu, ale też połączony z pięknem i z miłością właśnie. Glow On powstało z myślą o tych, którzy czasami wątpią w to, że można kochać ponownie. Zawsze nam się wydaje, że jak się kończy jakaś miłość, jak coś usycha, jak coś musimy zamknąć świadomie z własnego wyboru, czy nie z własnego, to jest taki początek końca. A tak naprawdę ja chciałam przypomnieć tym utworem, że i zresztą podobną treść ujęłam na końcu wideoklipu do Your High, do pierwszego singla, że jeśli coś się kończy, to tylko dlatego, że ustępuje miejsca czemuś nowemu i trzeba pamiętać o tym, że jest taki moment wyciszenia i on jest wskazany po rozstaniu, natomiast i bardzo zdrowy, i bardzo higieniczny, natomiast należy w życiu kochać tyle razy, ile się tylko da, bo tylko kiedy kochamy, mamy skrzydła i tylko wtedy czujemy, że żyjemy i tak naprawdę bez miłości
istnienie nie ma w ogóle żadnej wagi i nie ma głębi. Proszę zauważyć, jak ktoś jest w momencie, kiedy kocha, że nawet wspólne śniadanie, wspólna kawa, poranek, zasypianie, wspólna podróż w korkach nawet stanowi radość. Wszystko nabiera innej głębi, innego odczucia. Inaczej odbieramy w ogóle całą rzeczywistość. Więc ta piosenka mówi o tym, że kiedy kochamy, to wtedy tak naprawdę żyjemy. Dopiero wtedy, kiedy czujemy miłość. A miłość jest światłem, dlatego glow on, czyli świeć. To też świetny moment i powód do tego, żeby być wzruszonym ze szczęścia, więc kolejna piękna emocja. Pani Edyto, wszystko to spójne jest również z tym, dlaczego Pani dzisiaj jest w Nowym Jorku, czyli Nurture the World i to, że przyjęła Pani obecność jako gościa honorowego w tym właśnie projekcie. I dziękujemy za Pani wkład w obecność tutaj. To jest dla mnie wzruszenie i zaszczyt naprawdę. I to wiem również, że Państwo pracujecie z Nurture the World już jakiegoś czasu i ta współpraca się będzie rozwijała. Macie przygotowane na pewno i niespodzianki, i takie bardzo piękne akcje wspólnie. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ta współpraca się będzie rozwijała. Spotkałam tę organizację około roku temu, przyglądałam się działalności. Jestem bardzo ostrożna, jeśli chodzi o decydowanie się na taką współpracę bliską i na to, czym i z kim i z jakimi działaniami chciałabym być identyfikowana. I tu zdecydowanie jestem szczęśliwa, naprawdę z pokorą i z radością ogromną i ze wzruszeniem przyjęłam możliwość tej współpracy. Będę starała się włożyć ze swojej strony to, co będę mogła w tą globalną działalność dożywiania dzieci na świecie. Sama jestem mamą, więc dla mnie temat dzieci jest szczególnie wrażliwy, szczególnie ważny. Jeśli w jakimś stopniu będę mogła przyczynić się do tego, żeby otwierać świadomość ludzi i uwrażliwiać ich na temat niedożywionych dzieci na świecie, to będę to robiła z całą mocą i przekonaniem. Czy macie jakieś niespodzianki jeszcze dla nas w Nowym Jorku? Być może. Mamy. W samym Nowym Jorku tutaj dzisiaj odbędzie się taki bardzo szczególny event. Po raz pierwszy byłam na tych spotkaniach kilkakrotnie, natomiast po raz pierwszy będę śpiewała dla tych naszych gości dzisiaj. A szczególnie piękny moment dla mnie, dlatego że akompaniował będzie mi pianista, który był pianistą Whitney Houston. Więc nie tylko niesamowicie uzdolniony, ale też dla mnie współpraca choćby na moment z osobą, która współpracowała z największym głosem wszechczasów, jest ogromnym wzruszeniem i też świadczy o tym, że cuda się zdarzają i jestem bardzo szczęśliwa. Więc dzisiaj spotkanie muzyczne. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że tutaj popłynie dużo miłości dzisiaj. No, naprawdę, proszę Państwa, jest szczególny, bo nie tylko mam jubileusz swój, ponieważ jest to taki rok, kiedy chciałabym bardzo świętować ze swoją publicznością i spotykać się z nią w różnych momentach tego roku, na głównie spotkaniach muzycznych i przygotowuję różne niespodzianki. Rozpoczynam za chwilę koncerty letnie, na jesień rozpoczynam trasę jubileuszową, a w międzyczasie przyjęłam kilka zaproszeń takich dużych projektów i również będziemy tutaj realizować piękny, wielki koncert w Nowym Jorku właśnie z fundacją Nurture the World dla wybranych gości. Przygotowujemy to w tej chwili, jest duży zarys już tego wydarzenia, ale przyjdzie czas, żeby powiedzieć o szczegółach. Czekamy w takim razie na szczegóły i na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam Państwa. Życzę spokoju, radości, zakochania i poczucia światła w sobie. Bardzo dziękujemy.